Ciało Meduz wykazuje symetrię promienistą. Ma kształt mniej lub bardziej spłaszczonego parasola, dzwonu, dysku lub grzybka. Są samochody, które są wizjami jednego człowieka i właśnie takim autem jest Meduza, dziecko inżyniera z wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Mielcu. Wymyślił sobie, że sam będzie w stanie po prostu zrobić samochód, który będzie lepszy od Mikrusa. To głównie chodziło mu o to, że nadwozie Mikrusa miało szereg wad. Nie było miejsca na koło zapasowe, wnętrze było dość ciasne, nie było bagażnika oddzielonego od przestrzeni pasażerskiej. W związku z czym po prostu on sam niejako po godzinach wykonywał 3 takie samochodziki tutaj właśnie wspólnie z jednym z kolegów zakładów. No, można powiedzieć, to było takie idea fix, żeby zrobić coś lepszego niż fabryka. I tak powstała Meduza. Auto ma taką samą płytę podłogową jak Mikrus, ale w przeciwieństwie do niego ma bagażnik otwierany z przodu i inny kształt dachu, przez co w środku jest odrobinę więcej miejsca. Koszt produkcji tego samochodu okazał się jednak nieznacznie wyższy niż w przypadku Mikrusa i fabryka zdecydowała, że to projekt Meduzy zostanie utopiony. Samochód powstał w 1957 roku. Ważące 0,5 tony auto miało silnik o mocy około 15 koni mechanicznych, a w kwestii wyglądu powinniśmy powiedzieć sobie szczerze, to jeden z najbrzydszych prototypów w historii polskiej motoryzacji. Pierwotnie wnętrze było wykonane podobnie jak w Mikrusie, czyli te materiały na bazie bawełny, trochę skaju, natomiast dzisiaj ma wnętrze już wtórne. Te wszystkie zmiany, które są w tym samochodzie, są wynikiem tego, że po prostu był użytkowany, części zamiennych tego wiadomo nie było, w związku z czym był ten samochód jak gdyby realnie ochrony tym, co aktualnie trafiło się, czym po prostu można było ten samochód naprawić. No, przykładowo przednie kierunkowskazy pochodzą z Żuka. Brakuje też kilku elementów, przykładowo tutaj na przodzie był taki bardzo charakterystyczny chromowany emblemat montowany na pokrywce bagażnika, po prostu w tej chwili go nie ma, nie zachował się naszych czasów. Z 3 wyprodukowanych sztuk przetrwał tylko ten jeden egzemplarz, który teraz znajduje się w zbiorach Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Natomiast aktualnie można go oglądać na wystawie czasowej w krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej. Bartek Dajnowski, Onet.